Dzień dobry, ja nazywam się Grzesiek i razem z żoną przeszukujemy pole, które znajduje się za mną. Był to stary sad, jak na teraz ścinany. I nie wiem, coś tu będzie może pole robione. Mniejsza o to, znajdki są. To jest pierwsze takie coś śmiesznego, bo to jest bazarek z wielkimi kamieniami. Ale mam coś fajniejszego w kieszeni. Proszę bardzo, moniak. To jest Duit z Roermond. Mniej więcej 1600 któryś tam rok. Do sprawdzenia. Bawimy się dalej. Mamy jeszcze w planie jakby pola za rzeką, bo jesteśmy koło rzeki Mas. I po drugiej stronie byli Francuzi, czyli Napoleon i ktoś taki. Mamy zamiar tam się wybrać. A póki co szukamy sobie tutaj, gdzie możliwe byli Rzymianie, Wikingowie, no i stare rzeczy z tych miejsc. Żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz i nie zapomnij kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. No, no żrot. Ale chodź tu jeszcze, kawa leży. Pa! Wow! No tam pod tym krzyżem, nie? Sylwa ode mnie. No ta Sylwa, to jest bazar. I przez rzekę przeprawa. No, za chwilę się widzimy po drugiej stronie. Ale pole żeśmy trafili. Jesteśmy już na drugiej stronie rzeki. Pan bardzo sympatyczny pozwolił bez problemów. Jeszcze był uśmiechnięty. A tu kolejne coś. No, myślałem, że moniak. A może być. Co to jest? Coś na nim narosło. Moniak to nie jest. Jest to zawieszka aluminiowa. Taką naroślą. Zresztą tutaj już trochę zaczyna się odłamywać. Nie ukrywam, ja to zepsułem. Jest tutaj w kupeczce, w bryłce sias. Co to jest? Podkładka. A ja tu wyciągam kamerkę. No pięknie. No i podkładeczka. Ja to chyba najbardziej lubię, jak znajduję jakieś fanty. Wtedy się zastanawiam, co to może być. I takim sposobem raczej to jest dęko, tekielek od solniczki. Raczej od solniczki, o pieprzu byłoby pewnie jeden na dziurkę albo coś. Fajne. Uwielbiam takie fanciory. I już się pojawia moniaczek. Rozpakujmy paczuchę. Cyk. Ja myślałem, że będzie w lepszym stanie. Ale nie jest złym. He he. Panie. On zajebisty, kurwa. No mówię, że super stan. 1710. Fajna. Trochę żem go przeczyścił. Kurwa. Dam ci za to jednego centa. Ładnego sztubera znalazł. Chyba sztuber. Sztuber, sztajber. Ale ładny. Piękna sztuba. A się umie znajdywać, nie? Nokta to nokta. Przed chwilą tu wyszedł jeden cent. Tutaj jest ten mokry jeszcze. Tu drugi sygnał, kopnięty i leży sobie. Znów centuwenia.
Proszę bardzo, po krótkiej przerwie. Guzik. Chyba mogła być spinka nawet od mankietu, albo jakieś odznaczonko. Tutaj jest koperta od zegarka. Jakiś mechanizm. Kółeczko. Może nawet od tego zegarka jakieś nakręcanie. O. Zgubiłem. Znalazłem. I teraz to też jest jakaś przypinka. Nawet jeszcze była igła przed chwilą, ale wiadomo co się z nią stało. Obstawiam materiał aluminium, bo tutaj się rozwarstwia. I tyle. Idę dalej. Jest! Monior! Ojej, taki zjedziony. 1 cent! No. Do kieszonki. Moje. Dzisiaj nic nie pobije nokciarza. Pana to hopie. To widziałem w tamtym tygodniu. To jest to sreberko? Tu sreberko, nie. Pokaż. To? Aha. Pana to. Co się tu to dzieje? To amelinium. Sam że się za amelinium. Też znalazłem tu już 3 monetki jeszcze w tym jeszcze 50. Tam chyba śmieci były wywalone. 50 eurocentów jeszcze wpadło to na pole. 50 eurocentów? No. Jeszcze, jeszcze z pola coś zarobisz. No ja. Co znalazłeś? A dużo masz pieniążków? Pewnie pół kieszeni, nie? A jak? Kurka. Gdzie jest to? Tu to też ma. Gdzie masz te pół sreberka? Tu! Miałeś ręce, no. A co ty? No serber. Ale co to jest niby? Nie wiem, jakaś zdóbka. Tyle monet. Jo. No chociaż górą dzisiaj. Ja ciężko. Ale torbę mam tak pełną aluminium, że nie pytam. Mi się wydaje, że to jest srebro. No, ciężko określić tak z pola. Ale ma jakieś ładne zdobienie, więc pewnie. Ja znalazłem pół sygnetu aluminiowego. Wow. No serio? No tak, no. I tu na tym polu znalazłem, Tomek sprawdzał, to jest 1800 któryś. To jest 2 cent jakieś tam jeszcze te przed ten. 2 cent. I tego, no. Teraz. A więc tak, zostaję sam. Ania nadchodzi. Kieszeń pełna fantów. Takie wykopki to ja lubię. Ale jak ja to mam pokazać? Chodźcie tu. Tyle niewyczyszczonych. Za kilka godzin. A więc ja będę z wami się żegnał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!